O, właśnie. Więc siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Yoshi. To jest kolejny odcinek z Nostaila. Chciałbym was przeprosić, że jednak mało jest już tej serii pogadankowej, ale to z tego względu, że ogólnie jest mało filmów. Z tego względu, że po prostu mam mało czasu. No niestety. Zaczynamy arenki znowu. Dzisiaj mam w miarę spoko dzień, wam powiem, herbatka tutaj stoi. Ja mam nowe pedalskie słuchawki. No i w sumie co? No i wszedł nowy patch. O tym dzisiaj porozmawiamy. Będzie troszeczkę właśnie pogadanek dzisiaj. Z tego względu, że wlazł nowy patch. I trzeba o tym po prostu porozmawiać, no ludzie. Czy ja jestem zadowolony z patcha? Jak najbardziej tak. Jako stary gracz, co prawda nie na tej postaci, ale ogólnie jako stary gracz, bo przypominam, że grałem już od początku. No to po prostu stwierdzam, że to jest takie odświeżenie. Takie zajebiste coś po prostu. Najzwyczajniej w świecie odświeżenie. I w końcu repa ma jakiś sens. Aha, padłem na glacy i mi repa spadła. Nieważne. Nieważne. Tak czy siak, ludzie, co ja o patchu myślę? Co ja o patchu myślę? Mianowicie, dla mnie to jest naprawdę super refresh. Naprawdę, jak najbardziej jestem pozytywnie zaskoczony, że coś takiego zostało wprowadzone. Ekwipunek jest mega mocny. Jest naprawdę mega mocny. Wręcz powiedziałbym, że jest zajebiście mocny. Dlatego będę chciał zainwestować właśnie w rózgę na 8.8 i ją w jakiś sposób rozwinąć. Co prawda, weźmie mi to trochę repy i nie będę miał już fajnego nosa, ale. Co z tego? Okej, czyli zaczynamy dostawać po piździe, ale śmieszne. Ty jesteś, kurde, śmieszny. Aha, bo tutaj mamy kolegę, który ma 91 level. Zestunujemy go, nie wiem, obijemy, może. No aha, też dostałem stuna na mordę. No cóż, nie, to jest przegrana arenka. Po tej arence. Ale mnie oczypieką, ludzie. Po tej arence sobie otworzymy boksy. Co kurwa się cieszysz? No, trochę go zbiłem, ale tamci niewystarczająco. Dobra, słuchajcie, przejebaliśmy pierwszą arenkę. Usiądziemy i otwieramy boksy. Mamy boksów 9. Nie mam więcej po prostu. Więc najpierw otworzymy sobie srebrne. Odpalimy po prostu system, żeby sprawdzić, co to będzie. Skrzynia ze srebrnymi monetami. Medal honoru wysokiej jakości. Dobra, czyli tutaj sobie medale po prostu będziemy ustawiać. Dobry medal honorowy. Dobra. Czyli wszystko będziemy w ogóle sprawdzać. Oho, wyśmienity. No dobra. Kolejny. Medal honorowy wysokiej jakości. Aha, czyli drugi już taki sam. Oraz użyteczny, czyli taki chyba chujowy on jest. Teraz złote. Tutaj mamy antyczny medal. Tutaj mamy. Dobry medal. Aha, czyli ten nam dropnął ze złotej. No dobra. Aha, znowu jakieś ścierwo i znowu jakieś ścierwo. Dobra, i teraz tak, to wszystko daje repę. To jest prowadzone po nowym patchu, nowy patch wszedł. Mamy z tego repę. Z tego co wiem. To nam da 5k repy. To nam da 500. To nam da 1000. To nam da 3000. A to nam da 10. I takie medale będziemy sobie po prostu zbierać. Ja je tutaj będę trzymał po prostu na paseczku i w pewnym momencie gry po prostu je sobie wszystkie odpalimy. Zaprezentuję wam teraz na szybkości ekwipunek, sklep reputacji, właśnie tak. I omówimy na szybko te itemki. Ja jestem magiem. Osobiście twierdzę, że na 8.2 itemy nie są dobre. Ja twierdzę, że nie są dobre. Że jednak opłaca się bardziej iść w tego oblecha, czy tam, wiecie, ku na 6.3, a później dopiero przypierdolić na 8.5. No cóż, ale jeśli chcemy zobaczyć właśnie ekwipunek na 8.5, gdzie tu jest 8.5, a znaczy 8.8,
No to kurwa mać. To jest po prostu przepierdolone. Porównując do naszego staffa. Zobaczcie sobie tutaj. O, tu, o, patrzcie na te bonusy te. Każda odporność przeciwnika zmniejszona o 15. A tutaj są wybrane po prostu. Wszystkie żywioły zostają zwiększone. Tutaj też wybrane. Obrażenie zwiększone o 20% z prawdopodobieństwem 35%. Maksymalna ilość PM, czyli many, zostaje zwiększona o 5 kurwa tysięcy. Więc ja tą holką będę mógł jeszcze bardziej napierdalać. Zwiększa siłę ataków w PvP o 10%. Czyli, że generalnie nie dość, że odporności zmniejsza, nie dość, że zwiększa żywioły. To jeszcze można powiedzieć, że jest szansa, że przypierdolimy o 30% więcej. I mamy 5000 many więcej. Nic dodać, nic ująć. Co do armorów, tutaj mamy na 8.0, ale to nie będę patrzył. Na 8.8. Wygląda on tak. Prawdopodobieństwo otrzymania kryta jest zmniejszone o 5. Maksymalna ilość perzec zostaje zwiększona o 2500. Dla porównania wojownik ma tutaj... no też coś tam ma. Też coś tam ma, widzicie, wrażenie ciosu zmniejszone o 50%. Wojownicy są OP z tą zbroją, Boże. Obrażenia od ciosu krytycznego zostają zmniejszone o 30%. Odporność na wszystkie żywioły zostaje zwiększona o 2. Zwiększa obronę w PvP o 8%. Dobra, to teraz tak, resy. Resy, no niby nic nadzwyczajnego, jeśli patrzymy na to. Co prawda daje po to 50%, czyli możemy suma 6 ogarnąć sobie 120 na ogień oraz mrok, ale żywioł ognia zostaje zwiększony o 25, zwiększenie obrony w PvP o 3%. To jest sporo. Maska. Poniżej bla 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 bla. Kolejna obrona 4%, czyli po prostu uodparniamy się, że ja pierdzielę. Jeszcze podpaska. Hehehe, powiedziałem to celowo. Też 4%, no ja pierdzielę. To zwiększa trzykrotnie HP, z tego co wiem, na glacy. I ogólnie biżuteria wygląda tak. To jest dla mnie, kurwa mać. Zwiększa siłę ataku 5. Zwiększa siłę ataku 8 i 5. Czyli generalnie macie prawie 20% z tego. Plus broń. Nie mam pytań, nie mam pytań. Jak dla mnie super patch, naprawdę. Nie trzeba ładować tych zasranych nozdolców, które przypominam, że musiałem załadować, załadowałem, przyznaję się. Ale tak czy siak nie trzeba ładować tych zasranych nozdolców, wystarczy wbijać repcie. Wystarczy wbijać repcie, dobra. Więc lecimy z kolejnymi arenkami, bo czemu by nie. Ekwipunek mniej więcej omówiony. Rózgę na 8 level sobie zakupimy oraz będziemy robić sobie biżuterię. Ale póki co chciałbym troszeczkę tej repki więcej powbijać. Co tu mamy? Szept. Dobra, odpalimy sobie szept. Jeśli widzicie mnie na rękach w poniedziałek, możecie śmiało pisać, będziecie się tu przewijać po prostu po czacie. No jeśli was to tak jara, no to why not? Bo zauważyłem, że dużo osób lubi pisać, jak po prostu nagrywam. Napiję się herbatki. Tutaj, proszę państwa, zamieszamy sobie herbatkę. Też jest, tylko że jest zielony kubeczek, to pewnie widzicie, że nie wiem, mieszam w czymś. Zielono-kolorowy jakiś. Jojo, jaga ręki. W sumie... lipa. Ale patrzcie, mamy 81% levela. Jakbym spiął dupę, to generalnie szybko by to 8-8 dobić. Naprawdę szybko. I tą rózgę ogarnąć. Zajebista herbatka. Dobra. Następnym razem sobie meliskę zaparzę. Żeby... co jest kurwa? Żeby się nie denerwować. Dobra, mamy team. Jaki mamy? Mikey. Jest to gladiatorka. 89 level. No cóż. Ekwipunek. No, jest ok. Możliwe, że ma osłonki dobre.
Dobra, tutaj macie. Mamy. Kurde, no znowu mnie nos swędzi. O! Iko Gajin! Ta fan mnie chyba wyzywała przez to, że wyzywałem kogoś z ich członków. Nie pamiętam, ale pozdrawiam was. Nawet jeśli mnie jechaliście jak gówno, to i tak was pozdrawiam. Jeśli Mikey mi wykaruje arenkę, to będzie supi. A jeśli nie, no to shame on you. Wstyd na ciebie. Dobra, zaczynamy. Kogo mamy w przeciwnej drużynie? Zobaczmy. Aha, okej, Vulcano. Oni we dwójkę chyba będą to robić, bo w sumie nie przydam się, dlatego że ta rzuca właśnie uśpienie na przeciwnika, tutaj już dostaje CC i Gladiator się po prostu wpierdziela i robi swoją robotę. No generalnie z tego co właśnie widzimy, no to nasz Gladiator jest no prawie nietknięty, a właśnie ich Vulcano, no właściwie to umiera, co by tu mówić. Dobrze, no, wystarczy, że sobie teraz siądziesz, pewnie wyregenerujesz się bardzo szybko. Bonien, kurwa, współczuję ci, że dostałeś Bonien. Biedaku, dostałeś Bonien. Bonien to ścierwo. Jak zobaczycie na arenkach Bonien, to uciekajcie z arenki. Lolcie szybko zjadą. Bardzo szybko. To znaczy, po prostu, no kurczę, masz to z frytkami na plecach. Chociaż... Ej, no nawet... Nie, dobra, szybko bardzo schodzi. Dostało uśpienie, ale... Ale nasza... posajczyni ją dokończyła. Dobra, czyli mamy wygraną arenkę. Ogólnie medale sobie odkładamy, monety też sobie odkładamy. I co powiecie na to, żeby po prostu taki opening robić sobie co dwa tygodnie takich skrzynek. Możecie pisać w komentarzu. W sumie to nawet ciekawe, jakie nam modele medale dropną. Sam jestem właśnie ciekaw, jakie nam mogą polecieć. No i cóż, ludzie. Chciałbym wbić sobie repkę, która będzie... No, jak ta repa się nazywa? Bo już zapominam ciągle. To jest elita, właśnie. Elitę bym chciał sobie wbić. Zieloną elitę. I później co? Czekam, aż naprawią Kaligora, bo ma to po prostu wyglądać w taki sposób, że Kaligor... Repa z Kaligora została wyłączona, podczas kiedy no to był jeszcze wkład, nie? I teraz zapewne włączą znowu repę na Kaligorze, no bo w sumie jeśli wyłączą wbijanie repy na Kaligorze, to będzie nieopłacalne i to totalnie. Nikomu się nie będzie opłacało tam chodzić. Dlatego, że tam repy się nie dostaje, ale się ją traci. To jest bez sensu. To jest jak najbardziej bez sensu. Dlatego oni muszą to ogarnąć po prostu. Po prostu muszą to ogarnąć. Wyciek herbatki. O, dobra. Dlatego muszą to ogarnąć. Wówczas wbijanie repy nie będzie ciężkie zapewne. Większość ludzi już będzie z red elitami. Nagrywam, możesz się pozdrowić. Dobra, tak czy siak ludzie, wydaje mi się, że zmienią to, no muszą to zmienić, bo po prostu ludzi nie będzie na Kaligorach. Ja ostatnio byłem na Kaligorze i było tyle osób jak na S3. Przepraszam, musiałem to powiedzieć, ale było mało osób, naprawdę malutko osób. Ojeju. Coś ty zrobiła. No tak chyba coś nie bardzo. Mi się wydaje, że to wyjdzie. Aha, dobra, jakiś Majkiś, tylko że z buffami od WK przywołuje sobie kogoś. Ale jest to Sin bez sztyletu, czyli generalnie ścierwo. Jeśli sobie nie dasz rady, to naprawdę. Dobra, zostaw, że go kurwa, bo już naprawdę. Nie wiem, randomowy skill. Widziałem cię, Cfelu mały. Tu jesteś. No to teraz powodzenia w szukaniu tego Sina. Ale on był po lewej. Na lewo. Lewa strona mapki. Chyba. Ja go tutaj gdzieś widziałem. Cfela.
Ile trwa niewidka? 2 minuty? 3? Nie mam pojęcia. Ale to odpowiedni moment, żeby... żeby napić się herbatki. O, idealnie. Pijcie herbatkę do arenek, żeby się rozluźnić. Szkoda teraz na poty. No nie ma go, ten kurde Sis zesrany. Sierwojad kurde ze sztyletem plus zero się skampił gdzieś. Ale spoko, bo nasz mag po prostu wbije sobie na SP wtedy, tak? No nie mów, że ty kurwa nic nie masz. O Boże. Nie wiem, nie szanuję ludzi, którzy przychodzą na arenki bez ekwipunku, bez niczego. No ja już rozumiem, nie wiem, mieć cokolwiek, nie? Ale no, kurwa, please. Na kogo mam skakać? Wulkano. Czyli teraz ja się będę napierdalał. Dobra, rozumiem, że tak. No ty kurde... Dawaj na tego Cwela. O nie, dostałem stuna. Nie. O, dobra. Ciśniemy, skurwiela. Wszystko wypruć. A co? Tylko nie mogę się dać temu WK zdebuffować, chociaż on już użył chyba debuffa, z tego co wiem. Tylko że mi się mana kurwa kończy. On mi manę zabiera. Do kurwy nędzy. Jak to jest, że on mi manę zabiera? No nie, a on ma manę, ja nie mam. Nie. Dobij go, kurwa! Zajebiście, stary! Okej. Wyłożyłem się, on teraz mnie przyzwie chyba, nie? Nie masz... Kurwa mać! Aha, dobra. Czy ja mu coś robię? No ty kurwo! Ja nie szanuję takich... No co? Co mi zniknęłaś, głupia cipo? Gdzie ty jesteś, kurwo? Tu jesteś. Czarna lista. Chuj ci w pysk, kurwo. Ogólnie tutaj macie moją czarną... O, patrz, co to jest. O, jakie fajne. Nie widziałem tego wcześniej. Czarna lista. To są osoby, których nie dodawać do fam. Dobra, ono scera skasuje, bo... Bo czemu by nie? To są osoby, których nie dodawajcie do fam za wszelką cenę, jeśli by chciały kiedykolwiek. Dobra, lecimy kolejna. Wyczyluję się, dopiję herbatkę. I powinno być ok. Ja mam lekki katar nawet, możecie słyszeć, że mam lekki katar, po prostu mam nos zatkany i on mnie swędzi kurwa ciągle. No muszę się drapać. Ale cóż, dobra. Odpaliłem tego buffa, bo tak. Nie wiem czemu. Zaczynam wątpić w ludzkość. Ja pamiętam w ogóle tą postać. To jest bardzo stara postać z tego co wiem. Właśnie jak chyba byłem w Hetsui albo w Ken Morte, to ktoś grał tą postacią, więc to albo kupniak, albo chuj wie. A to spierdalaj. Ludzie, wbijałem na te ręki i jawczą, no ja pierdzielę. Jeszcze jak zaawkuję tutaj, to też na czarną poleci. O Majki, znowu ten gówniak bez sztyletu. Powiedz mi jeszcze, że przyzwałaś tym holi, to cię rozniosę. Gin, szmato. No i supi, nie? Kogo tam masz? Ryujin! Kurwa, to też jest stara postać. Ja pierdzielę, same stare postacie tutaj na tych arenkach.
koleziawczy, koleś Ryuawczy. Pamiętam, on też był w Hetsui. Też był kutas w Hetsui. Bang. No i co? Aha, no name. Wołaj mnie, wołaj mnie, wołaj mnie, wołaj mnie. No jak kurwa... Bang. Tak się czyści. Skurwysynów. Nie no, mocny był ten koleś. Co prawda niby chyba to było plus 5, nie zwróciłem uwagi, ale koleś był nawet w miarę mocny, bo to SP ogólnie jest dosyć dobre na PvP. Ten Majkiś to też jest kurde cipcia. Czarna lista, a co? Dobra. Dobra, czarna lista jest okej. Okej, okej, okej. Kolejny łyczek. Aha! Znowu ten gówniak, czarna lista. Ta postać już się znajduje, dobra. Bla. Nie wiem, ale jesteś ścierwem. I to strasznym, bo chodzisz na ręki. No z reda dawaj. Pewnie jeszcze nie zdążysz. Nie dostał stuna. Ale mamy norma bić, halo, panie wojowniku, norma bić. Jezus Maria. Nie mów mi, że ona będzie mnie stunować, kurwa. Dobra, ale dostaje duże hity na pysk. Okej, okay, zeslowowana. To teraz wskoczę. Bang. Boże, kolejne ścierwo, które niszczy ludziom areny, nie? Chodź. Gównem jesteś. No do ciebie to pewnie mi nawet nie trzeba nic. Dobra, nie wiem po co przywoływałem w ogóle kogokolwiek. Na ciebie to mi nawet będzie szkoda przywoływać. Dobra, usiądźmy, wypijemy herbatkę. Nie odpisujesz mi, kurwo? No to nie. Nie chciał się napić herbatki, to umarł. I co, to chyba ostatnia arena już będzie? Tak, ludzie, to jest już koniec dzisiejszych zmagań na arenach. Mam nadzieję, że wam się podobało. I w tą sobotę... Kurwa, nos mnie swędzi znowu. I w tą sobotę postaram się, żeby był ten odcinek pogadankowy w końcu. Mam nadzieję, że będzie, mam nadzieję, że znajdę ten zasrany czas. Tak czy siak, 100 lajków, kolejny odcinek. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podobało, to naprawdę motywuje moje serduszko. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, cześć. I przypominam, że mam już lepszy internet, więc też możecie pisać, z jakiej gry chcielibyście zobaczyć live streamy. Cześć!